Ej, powiedz, co robimy. Tosty. 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 Robimy tosty. Herbatkę. Herbatkę. Jedna zwykła, jedna gotowa. Dwa różne kubki o fotomówkę. No mogę wbić jako fotomówkę, jak chcesz. A, to by akurat zrobiła w tym. W kolejorzu? No. To będzie w kolejorzu tym razem. No. Moje tym razem atomówki. Twoje atomówki, tak? To jest akurat właśnie. O. Jeszcze są, jeszcze takie, no. Jeszcze. Muszą dojrzeć, muszą dojść. No. 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 No, pięknie. Gorzko, gorzko. Cześć, 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 cześć. A kto wygrał dzisiaj meczek? Kolej już wygrał mecz, nie? Wymęczony, nie? Wymęczony, co? No. Z Lechią. Ale jest, cześć Piotku i za Puchar Polski, nie? No. Ojej. Co ty robisz? Lewica. Co robisz? Lewica. Lewica. Lewica mi się będzie łamus. I gdzie tu jedziemy? W góry. W góry? W góry. Szklarskiej? Poręby. Super. Super. Będzie ekstra? Ekstra. Będzie spinaczka? Tak. Będziemy się kąpać w wodospadzie? Będzie prysznic pod wodospadem, wiesz? Ale... Specjalnie, nie? No, z takim mocnym masażem. O. Bawimy się dalej, dalej, bawimy się dalej. Moje chłopie, mamy więcej czasu. Idziemy. A czemu, nie? Stoi na torze 56. Przy peronie 6. Na nowy odjazd pociągu o godzinie 5:19. Gdzie jedziemy? Do Szklarskiej Poręby. Fantastycznie. Super. Fantastycznie. Jedziemy do Szklarskiej Poręby. Będziemy biegać po górach, skakać po górach. O, trochę tego, wiesz, będzie tam, nie? Trochę tego tam będzie. Poznań Główny. Jak ja cię dawno to nie widziałem. Fantastyczny peron, fantastyczny, fantastyczne pociągi. Miasto Poznań, fantastyczne miejsce. Patrzcie, kurde, my na to Szklarskie, a wy do roboty, kurde. Kto ma lepiej w życiu, kurde? Masz to w Polsce, masz to w Polsce, no masz to w Polsce. I mamy, i mamy te... Po widoku. Nie, po widoku, nie. Zostaje jeszcze. Nie zostajesz jeszcze ty. Wspanialszy widok mojego życia. Ale się zjeśniło. Proszę bardzo. Takie widoki. Takie coś. Proszę bardzo, proszę. Takie coś. Chodzi, rodzice jeździ i zanim ty byłeś na świecie. Chciałeś tylko ścieć chata, nie? Ta się przyszła chata. No. Po spadku urodziłeś po. Mówisz kopcy kreta, wspaniałe. No. Sami zrobiłem. Patrz, jaka ładna angielska trawka. Gościu przyjdzie sobie z Anglii. Jeziorem. Jeszcze jest chyba dolna. To jeszcze nie ten przystanek, gdzie mam przyjechać. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden musimy ominąć i będziemy na górnej. Na górnej wysiadam. Na górnej wysiadam. Masz rację. Co?
co jesz? Jajeczko. No. Już było zjedzone. To wszystko zjedzone, tak? Takie dobre? Takie dobre jajeczka. A herbatka też widać, chyba będzie mistrzostwo. Herbatka. Bo tutejsza woda nie ma kamienia. Herbatka zrobiona. No. Miękka woda. Bo przeze mnie. Tylko przez takiego jednego. Takiego jednego, co siedzi obok mnie. Którego bardzo kocham. Tak. Tak. A wiesz, że ten za kamerą też cię kocha? Co? A ty wiesz, że ten za kamerą też cię kocha? Ja zaraz to rzadko spróbuję. Ale takie fajne widoki. Ale kurde, się rozjaśnia wszystko. O, baby. Ale widoki. Czy idziemy w góry? Idziemy w góry. Będziemy się nagrywać? Będziemy się nagrywać. Będziemy się kochać? Będziemy się kochać. Na szczycie szpelicy. Witamy serdecznie. Jesteśmy na krótszej skale. Jesteśmy na krótszych skałach. Jesteśmy na samym szczycie tych skał. Super, bardzo mi się podoba. Tylko nie podoba mi się jedna rzecz odnośnie turystów. Czemu robicie bałagan po sobie? A po sobie nie posprzątacie na przykład. To jest nasze wspólne dziedzictwo narodowe, naturalne. A już to widzę, że jest nakrętka Coca-Coli. Pety po ćmikach i zaweszki po puszkach, po piwie. Więc pytanie do naszych jakże wspólnych ludzi, obywateli. Czemu nie dbamy o naszą polską przyrodę? Bądźcie patriotami, sprzątajcie po sobie. A to jeszcze nie koniec podróży. Idziemy na... No, gdzie idziemy teraz? Ja cię mogę zabrać wszędzie, ale wiesz. Wszędzie, po kolei. No, po kolei. Możemy iść teraz na wodospad Szklarka. Dobra. Pójdziemy na wodospad Szklarka i zobaczymy wodę, no. Zobaczymy, jak się piętrzy woda. Pójdziemy do schroniska, coś tam fajnego, dobrego zjemy. Co ciekawe, ta woda leci właśnie w tamtego kierunku i pójdziemy właśnie tam. Gdzieś tam jest wodospad. Tego tam pójdziemy. Lasek. Przepiękny polski las, szklarska poręba. Piękne bardzo zapachy. Piękne zapachy, egzotyczne zwierzęta. Proszę nam dychać. No. Może Yeti znajdziemy. Yeti jest super. No. Nie, bo zaraz jakiegoś łosia zwabię. Takie dźwięki będę wydał. Zostawmy to na wieczór. Na wieczór mówisz? Z wodospadu żeśmy zeszli. Patrzcie, jaka woda się piętrzy, jaka czyściutka. Kurde, niesamowite. Karkonoski Park Narodowy. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Jezus Maria. Idziemy. A przed marsz. Szlenica, odchodzimy. Szum wody normalnie, aż szumi w uszach, a tam żeśmy byli, ale widoki, takiego czegoś nie macie, oj nie macie, widoki, ale ekstra, jedziemy dalej, naprzód nas, Szlenica czeka, jesteśmy coraz bliżej, jeszcze chyba około kilometra czeka nas, elo. Takiej wody nie znajdziesz nad polskim morzem. Takiej czystej, górskiej, górolskiej, sięgniętym przez górskie wystrzyny, przez górskie skały, górski węgiel.
Czegoś takiego na morzu nie znajdziesz. Jedź w góry. Serio. Kurde. To jest to, coś mnie widzieli z daleka tego. Z domku. Ty, a grzybek nawet. Ale za czym uchomy? Z roboty, może wyschnięty. Ale ta skała to no, robi wrażenie. Ciekawe. A tego też to wyzwolił muchomory. Tam też jakieś rosną. Same stromotniki. A ja mówię, że grzyby rosną. Coś tam wejść? Chodź, zobaczymy, do tuła się wchodzi. Ale kozak skała. No, deroch to jest nic. Ale kurze kozak, no. Wow. Co można wejść na nas, patrz. Ale fajne. O, te kocham polskie góry. Ale ekstra. Ale ekstra, pa. No. Teraz tu nie można wejść niżej. A ta woda nie wchodzić, ale no, te widoki są kozackie. Jak te, jak masz te posągi na tym, na wyspie wielkanocnej, bardzo podobne. A zmierzamy chyba tam. No. Nie jest tak źle. Chyba jednak to. I tam właśnie idziemy. Nie, no nie mogę się doczekać, tam wejdę, nie? Ale patrz, jeszcze nasz drogi czeka, my jesteśmy już tu. A jeszcze musimy tak naokoło. Jeszcze iść tam na górę samą. No to czeka nas niezły... Ja już będę po twojej minie, że ci już nie chcę. Będę po twojej minie, że ci już chyba nie chcę. No zmęczone chyba. Chodź, zobaczymy tam na dole, zobaczymy co się jest. Zobacz. Prawie w szczycie. Weronika już trochę zmęczona. Chyba Weronika już trochę zmęczona. No. Prawie jesteśmy na szczycie Szczelnicy. No. Prawie jesteśmy blisko. Też jestem zaskoczony. Między morzem a górami, że jest inna kultura. Zupełnie inna kultura. Tu jest inaczej, że tutaj się idzie, jeśli człowiek starszy może powie dzień dobry, a my też mówimy dzień dobry przy każdym szlaku, nawet machamy. No i tam idą tam. O. Jest jeszcze wyżej niż ta Szczelnica. No, ale nieważne. Kultura jest taka, że nad morzem się mówi, co się pchasz, Januszu, zaraz ci wywalę z bani. A tutaj kultura, mimo wszystko sobie dzień dobry, miłego dnia. Inna kultura, normalnie inny świat. O, fajny chłodek. Ja jestem dumny z tego, że to będziemy to, co chcieliśmy dzisiaj zdobyć. W sumie nigdy nie zdobyłem czegoś w taki sposób. Tyle kilometrów mi pokonali w jeden dzień. No, zaraz sprawdzę. No, 15 kilometrów, 16 może być. Ale liczę w to, że jeszcze idziemy pod górę cały czas. Te dodatkowe kilometry sobie można liczyć w sumie. I też postój. No. No to idziemy dalej. Idziemy jeszcze na szczycie.
górska, źródlana woda. Czysta, piękna. Bez porostów, glonów czy żarłocznych bakterii. Taki krajobraz to jest coś, prawda? To jest bóstwo. Prawda? To taki piękny widok. Ładniejszy niż to? Mówisz? No. Coraz bliżej. Na siłę. Odpoczniemy sobie tam. Na tych skałkach sobie odpoczniemy, sobie postój. Ale wiesz co mnie najbardziej przeraża? Szybowiec, który cały czas lata. Widziałeś jak to nisko leciał? No. Że mi się w ogóle chce tu latać. No, no ale mówię, tak nisko leciał, że byłem w szoku. No. Widzimy się coraz bliżej, jesteśmy. A co to jest za znak? Jakiś celiska. Szalnica, idziemy tędy. A tu jest jakiś przejście, no będą już czekać. Przejście zagraniczne Tawornik. To już jesteśmy chyba nawet tutaj. Na przejściu to nic nie widzisz. A tu jest granica polsko-czeska. Jesteśmy na granicy. Ja pierdzielę, widziałaś? Jesteśmy na granicy. No, chcesz sobie zdjęcie? Ale ekstra. Witamy. Nie wiem, czy zrobisz dla swoim? Tak. Jest już szczyt. Jest już szczyt. Tak jak mówię, są piękne. Czeska Republika. A my dalej jesteśmy na granicy. Super. Udało się. Jeszcze raz w życiu chyba coś takiego zdobyłem. Ja jestem zadowolony. Witamy na szczycie. Idziemy coś zjeść szybko. Dziękuję. Gdzie idziemy się? Na wodospad? Na wodospad, na drugi wodospad. Na drugi wodospad, są na dwa wodospady. No, szklareczka pójdziemy. Tak. Zobaczę znowu wodę. No. A wczoraj jak byśmy wrócili do... Wczoraj wróciliśmy jak z Wietnamu, a nie z góry. Już powiem. No wczoraj chyba nas ta szalnica trochę pokarała, co? No, ale było warto. Było warto. Mimo obolałych nóg. Co? Mimo obolałych nóg. Mhm. Obolałych nóg. No. Fajnie. Fajnie, fajnie. Oj, było fajnie bardzo. No, ale z powrotem drogi jest to wspomnieć. A dzisiaj jemy sobie... Śniadanko. Tak, pierwsze żadne śniadanko. Składający się z 12 ziaren. Sera, szynka z dziadłem, masełko, widelca, talerzy. I herbatka złocista jak bursztyn. A no jak, tak wygląda, nie? No, jak bursztyn, a ty wyglądasz jak prawdziwy anioł. No. A ty sobie jesz pomidorek. Z jajeczkiem widzę, że to sobie jadłaś. Też szyneczka chyba była i serek. Tak. Jajeczko zjedzone. Jajeczko zjedzone. Bułeczka teraz zjedzona. Ja masełko też kawałku wzięłaś sobie troszkę. I twój kochany ci zrobił kaweczkę. Bardzo pyszna kaweczka. No, bardzo pyszna kaweczka, tak. Bardzo pyszna kaweczka, tak. Przecież ci musiałem... Nie, musiałem do ciebie wziąć talerzyk, żeby ci nie rozlewało, bo się to trzeba już cunami robić. Kawę cunami. A my dzisiaj... Nie, myśmy wczoraj byli... Tam. Tylko że drzewa. Tak. Tylko że akurat drzewa zasłaniają. Ale to odważny świat należy. Jest. Było warto. Będzie pamiątka, będzie potem wspomnienie bolesne, ale co tam. Idziemy na wodospad Szklarka teraz. Ten Szklarka. Moja ukochana jest wykończona. Pojedziemy. Ale daję radę. No. Wczoraj byliśmy w sumie zmęczeni obydwoje. W sumie się nie dziwię. Jak ktoś... Jak ktoś wchodzi na szczyt 1300 metrów nad poziomem morza, no to musi być wykończony. A to jest cudowny napis. Nie śmiecę, sprzątamy. Po czym jest taki widok? A po czym jest taki widok? Butelki. Jakieś kartony. Jakieś kartoniki.
puszki i graffiti. Jak Polacy dbają o swoje własne środowisko. Posprzątajcie po sobie, naprawdę. W domu was nikt nie nauczył, kurde, że żeby sprzątać po sobie. Butelka to 50 groszy w skupie. Więc masz kasę dodatkowo na piwko. Przynajmniej na harnasie. A tu, o, proszę bardzo, już psikają tutaj, kurde, hieroglify egipskie naskalne. Potem mylą to z tym, z naskalnymi tymi. Smok to pedał. A tu jest piękna rzeczka, które niestety też są śmieci, ale to potem przez jakieś większe może ulewy, coś takiego, nie? Tam po powodziach może, wiesz, z innych miast dopłynęło do nas, ale tutaj te śmieci to jest tragedia po prostu. Niestety przez Januszy tutejszych natura dostaje w dupę. Niestety dostaje w dupę. Co zrobić? Nic nie zrobisz. Najważniejsze, że... O matko, patrz co tutaj jest. Ile tam jest syty. Te graffiti też okropne. Ja pierdolę. Gdziekolwiek byś nie pojechał, zawsze wszędzie będą śmieci. Na serio, no dbajcie o tą przyrodę, ludzie. Bo ja nie chcę na przykład oglądać śmieci, ja chcę oglądać naturę, szyszki, co tam, naturalne śmieci, a nie jakieś plastiki, butelki po pisku, czy petry po ćmikach. Błagam was, nie róbcie tak. A to też jest fajne, patrz, na kamieniu wyrosło drzewo, ale jest ścieli. Widziałeś? Ekstra. Natura zawsze znajdzie jakąś drogę, żeby się wyrosnąć. No nic. Idziemy na wodospad Szklarka, który się składa z dwóch wodospadów tak naprawdę. Jeden z mniejszego, a drugi z większego. Więc do zobaczenia jeszcze w sumie przy wodospadzie, w sumie nawet przy tym. No przez staranie, coś tam fajnego kupimy. Ale raczej tam nie będę nagrywał bez sensu. Pójdziemy sobie spokojem to. No nic. I idziemy. Siedzą dalej. Tak. Jesteśmy coraz bliżej. Woda piękna. Nie zobacz, nic ująć. O, do wodospadu niedaleko. I tam się podoba. Ej,
Jak podoba się? Patrz trochę niżej, czy pytanie cały. Piękne. Pierwszy raz jestem tak blisko takiego zwierzęcia. Taki wielki byk. Skąd ty się tu wziąłeś, chłopie? A ja sobie skupię trawkę. Nie? Ja pierdzielę tej. Ale jak sobie chodzi tej bezwstydnie? Ale ładny. No do widzenia, nie? To się gieło do nas przyszło tutaj. No ale idzie dalej. Ej. Gdzie jedziemy? Do domu. Niestety w domu. Podobało się? Kiedy było najfajniej? Wtorek mówisz, tak? Nie, októż. Nie, to się zbiłeś. Nie, jakby coś to jakoś. Wracamy do domu. Poznania kochanego, pełnego wariatów, jak my. No, jeszcze jeden wyjazd. Pewnie, że tak.